Witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj chciałbym Ci troszeczkę przybliżyć, jak u mnie wygląda polerka szyby. Standardowo, jeżeli chodzi o polerkę szyby, wiadomo, tlenek ceru. Ja tlenek zakupuję na miejscu, sprawdzony tlenek ceru. Kupowałem kiedyś na Allegro i mam wrażenie, że on był mieszany z czymś, bo nie miał takiej siły cięcia, więc nie kombinuję. Kolejna rzecz, pady. Pady używam Flexi Padsa. Bardzo fajne. Ten już jest używany. Spójrz. Odpowiednio wyczyszczony. Jeszcze posłuży, także nie ma się co bać tego. Oczywiście podstawa to go dobrze wymyć. No, tornador tutaj jest wskazany. To jest tak, chciałbym Ci na początku filmu, znaczy w sumie to nie będzie krótki film, bo nie chciałem przyspieszać. Chciałem, żebyś zobaczył, jak to u mnie wygląda. Prędkość od razu mówię, na najniższej. Tutaj jadę na najniższej prędkości. Jeżeli chodzi o talerz mocujący, to jest no w sumie średnia miękkość, bo później po tym przejeździe tej części szyby pokażę Ci też, ile zdjęło i jak zdjęło. I pokażę Ci też talerz, który, jak są naprawdę głębokie rysy i chcę to zrobić szybciej, bo nie mam czasu, bo tutaj to się tak naprawdę w sumie pieściłem. Ale wyższa prędkość wiąże się niestety z większym bałaganem, chociaż tutaj też cudów nie było. Zobacz, jak u mnie wygląda przejazd z tlenkiem ceru, a na końcu będę chciał Ci troszeczkę się wytłumaczyć z tego, co, jak i dlaczego robię.
dobrze, jesteśmy po wypracowaniu, tak jak widziałeś, 50 wyszła, całkiem zacna. W tym miejscu, co ci pokazywałem, te rysy, one były naprawdę głębokie. Latara tego nie odda niestety. Części na pewno ich nie widać. To musiałbym spod spodu podłożyć jakąś czarną folię, żebyś dokładnie widział. No kurczę, jest to wykonalne, ale tak naprawdę mi się nie chciało. Za dużo kombinacji. Musisz uwierzyć mi na słowo, że naprawdę było tam grubo. Kolejna rzecz, teraz tak. Czyszczenie pada. Dla mnie to jest podstawa, jeżeli chodzi o polerowanie szyby. Dlaczego? Z tego względu, że rysy wzdłużne, powiedzmy, w pionie, w poziomie, jest łatwo usunąć. Najgorzej, jak ci złapie pad paprocha i zrobi kulistę. Uwierz mi, że takie wyciągnięcie rysy jest naprawdę ciężkie. I dlatego czyszczenie podstawa. U mnie i moim zdaniem robiłem też bez sprężonego powietrza. Da się wyczyścić pada, ale to trwa wieki, wieki. No długo i nie wyczyścisz tego dokładnie. Powiem ci, pokażę ci, jak u mnie to się odbywa. Przy sprężonym powietrze oczywiście na maszynie. Włączam rotację na najmniejszym biegu. A tu mam osłonkę jeszcze na tym, jak osuszam auto, żeby mi... tak jak widzisz. I metalową końcówką przystawiam, jak kręci się na maszynie, przystawiam pistolet i na maksa ładuję powietrzem i przesuwam. Wtedy pięknie wzbudzam ten włos i wydmuchuje mi cały syf zaległości, bo ten pad się też ubija tym tlenkiem ceru. Też nie jest dobrze. Jego trzeba też nieraz właśnie wzruszyć. Kolejna rzecz, a widzisz, nie przyniosłem sobie szczoteczki, którą czyszczę. Też włączam rotację i też staram się pod włos. Jak rotacja, powiedzmy, kręci się w prawo, to ja wtedy atakuję w lewo szczoteczką. Ewentualnie przystawiam, zaraz pokażę, o co chodzi. Poczekaj, daj mi chwilę. O, wisi szczota. Nie wiem. Poczekaj, nie wiem, słuchaj, czy już było o tej szczoteczce. Jeżeli nie, to się pojawi. Szczotka z AliExpress do czyszczenia padów. Jest zajefajna. Spójrz. Twardy włos. I też przystawiam. Ewentualnie wyczesuję, to też jest bardzo ważne. Często, ja tego nie pokazywałem, też moim zdaniem za dużo kombinacji, za długo by film trwał. Czyszczenie pada, dla mnie podstawa. I teraz tak, tak jak widziałeś przy przejazdach, wybacz sobie to, czekaj, odłożę sobie to, wybacz. Przy przejazdach, tak jak widziałeś, starałem się tak, żeby mi ten tlenek ceru cały czas pracował, żeby nie było tych suche place, któreś, nie było suchych placów, o właśnie, może tak. Jeżeli się pojawiały, tak jak widziałeś, brałem i napada dwa razy mgłą. Ważne, żeby był atomizer, który daje super mgłę. I też nieraz przesadziłem, bo trzeba też odległość odpowiednią. Jak za dużo w jednym miejscu, tak jak widziałeś, bałagan jest. Ja osobiście proponuję od siebie, żebyś przykrył całe auto. Całe, jeżeli możesz, zakryj folią. Ja osobiście tego nie robię. Staram się narobić jak najmniej bałaganu. Tutaj położyłem na maskę, tylko z tego względu, że zdjąłem podszybie i nie chciałem, żeby mi tam naleciało między podszybiem a komorą silnika, bo tam byłoby mi gorzej umyć ten cały bałagan. Tlenek ceru ma to do siebie, że włazi wszędzie. Masakra. Po prostu wszędzie, gdzie jest możliwe, się dostaje, ale jest łatwy do umycia, jeżeli chodzi o płaskie powierzchnie. Także dach tylko odsłaniam, odklejam, przepraszam, uszczelkę. Na dachu zmycie to jest błahostka, wiadomo, ale jeżeli chcesz mieć mniej sprzątania, mniej mycia, ja myję wtedy co najmniej trzy razy. Co najmniej trzy razy auto i nieraz jeszcze zdarzy mi się, że kurczę gdzieś nie domyję i powiedzmy drugim, jak myję powiedzmy za tydzień auto, też jeszcze coś znajdę. Jeżeli to nie jest moje auto, to oklejam. Oklejam całe, żeby mieć po prostu, no, szybciej. Wiadomo, czas to pieniądz, czasami się go nie ma. Oklejam całe auto, to w ogóle bez dwóch zdań i wtedy możemy pracować. I nie musimy tak uważać. Teraz tak, po wypolerowaniu szyby na pewno będzie mnóstwo wtrąceń od kamyków. One się dopiero uwidocznią. Dokładnie, jak mamy dużo rys, to te wtrącenia od kamyków, one gdzieś tak się rozmywają. Jak wypolerujemy, znikają rysy, pojawiają się wtrącenia, jest ich mnóstwo. Naprawdę mnóstwo. Im starsze auto, tym więcej tych wtrąceń. Zobacz, znaczy, bo może inaczej. Całkowicie nie da się usunąć tego tlenku ceru, mi się nigdy nie udaje, ale myślę, że jakieś 60-70% znika. Zobacz, jak ja sobie z tym radzę.
No tak jak widziałeś, monotonnie, igiełka najcieńsza, woda, spryskiwanie. I na koniec, jak już po z tych minimalnych, takich malutkich, naprawdę drobniuteńkich, to w sumie się nie wydłubię. Staram się zaatakować te najgrubsze, najbardziej widoczne. A na końcu, teraz, bo zawsze jechałem myjką z końcówką Skerhera, z tą firmową, jechałem bardzo blisko przy szybie, ale teraz jak nabyłem od my frienda z lancę kątową z końcóweczkami i tam jedna jest czerwona, która ma bardzo wąski strumień i ona do takich zadań daje się idealnie. Super, co? Że tak powiem, strumień igiełka i wchodzi w te szczeliny. Widać nawet jak jest załamana, jak się odbija od szyby. No na filmie tego nie widać, bo za bardzo się rozprasza ta mgła. Widać jak wchodzi w te wtrącenia i naprawdę wybija ten trenek ceru. No dobrze. Kolejna rzecz, słuchaj. Jeżeli chodzi o temperaturę, no i tutaj właśnie musimy troszeczkę uważać. Znaczy, to nie o to chodzi, bo na czołowie to ono ci tak szybko nie pęknie. Najczęściej to może być przy rogach, gdzie naprawdę się nagrzeje. Na szybie całej to ta temperatura się jakoś tak jakby można powiedzieć rozkłada. Gorzej jest z tylną szybą, gdzie jest hartowana i z bocznymi. No tutaj też musisz uważać na temperaturę, to w ogóle nie ma tematu. Różnica. A, jeszcze jedna rzecz. Nigdy nie spryskujemy, bo ja dorzucam zawsze napada wodę, żeby nawilżyć. Nigdy nie spryskujemy szyby wodą. Wiadomo, różnica temperatur, może się to różnie skończyć, a na pewno już nie boczna i nie tylna. Z przednią jeszcze jak cię mogę. Jak się zapomnisz, nie pęknie tak łatwo. Kolejna rzecz. Można to zrobić dużo szybciej tak naprawdę, jeżeli chodzi o polerowanie. Jeżeli są mega głębokie rysy z większą prędkością, ale wiąże się to z dużą ilością wody i z dużo większym bałaganem. Do takich rzeczy wtedy używam takiego pada, zakupionego w markecie budowlanym, Deha. Zakładam, momencik, zakładam wtedy pada do szyb. Zobacz, tutaj masz zero amortyzacji i tu już, że tak powiem, nie ma półśrodków. Solidny docisk, ale wtedy solidnie grzejemy, solidna ilość wody i solidnie nagrzewamy szybę. Także tutaj już jest hardcore. I powiem ci szczerze, usuwanie rys jest wtedy bardzo szybkie. Naprawdę zdejmuje jak wściekłe, ale musimy bardzo uważać. Bardzo musimy uważać. Przy takiej desce naprawdę szyba się nagrzewa niesamowicie. Odradzam, odradzam, ale idzie szybko, idzie szybko. Osobiście przestałem już się w to bawić, kurczę. Z tego względu, że nie robię zarobkowo. Więc, ale ta decha leży. Ta decha leży. Jak mam rysy, które są naprawdę głębokie, wtedy wskakuje ta deseczka i naprawdę grubo zdejmuje. Tutaj odpowiedni do. A, i jeżeli chodzi o docisk, no niestety tutaj musimy dociskać. Nie możemy sobie pozwalać na jakieś smyranko, że dokładamy sobie i on tam ten padzik jedzie. Nie, nie. Tutaj docisk ma być moim zdaniem nawet znaczny. Powiem ci szczerze, że męczące jest polerka szyby, nie ukrywajmy, tutaj troszeczkę wysiłku trzeba. Ja tę szybę w mini katowałem od 16 bodajże do 19 i całą, szyba miękka, także, znaczy miękka, no jak to szyba, no raczej są różnice, to nie ma tak, że każda szyba jest takiej samej twardości, nie. Na jednej się pracuje lepiej, na drugiej gorzej, w miniaku ona nie jest za duża, na szczęście. I całkiem fajnie poszło, pomimo że rysy były. A zresztą, jak bawiłem się z tą szybą, propozycja filmu Prawy Górny Róg w miniaku. No myślę, mam nadzieję, że jak dzień śledzisz dzielny, no, się zapętliłem. Jak śledzisz kanał Miniówy Mańka, to widziałeś już ten film. No dobrze, myślę, że ode mnie to chyba wszystko. Jeżeli o czymś zapomniałem, to pytaj.
Właśnie, rozrobienie jeszcze tlenku ceru. Jak dla mnie pół na pół, a nawet powiem Ci szczerze, wolę jak jest rzadszy z tego względu, że muszę mniej wody dolewać, ale wiąże się to z większym bałaganem na szybie. Ja osobiście nie umiem zrobić tak, żeby nie było bałaganu wokół. No, tutaj tak naprawdę delikatnie przegniesz z wodą i już rozklapuje się ten tlenek ceru, więc jeżeli zaczynasz się bawić z tlenkiem ceru, licz się z bałaganem. Naprawdę z bałaganem. Jeżeli go nie okleisz auta, będzie to w każdym zakamarku. A, jeszcze jedna rzecz właśnie. Tam Ci też pokazałem, jak zmywam tlenek ceru. Nigdy nie wycieram go na sucho. Z tego względu, że on się wszędzie pyli, zawsze na mokro. Jak nie na papier. Osobiście używam papierów Torka, zaraz Ci pokażę jakich. Z rolki. Papier Torka. Nie jest tani. Rola jest gruba, a papier jest naprawdę, papier jest naprawdę mocny. A chłonie naprawdę fantastycznie. No i na długo starcza. Raz się wypieniężysz, i jak sobie go złożę, tak jak widziałeś, elegancko, albo na nie, albo na papier, albo na szybie, jak już ostygnie oczywiście. I najpierw atakuje wodą. Woda, 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 jeszcze raz woda. Jak widziałeś, robi się mleko. Na końcu płyn do szyb i inspekcja. No dobrze, myślę, że teraz to już na pewno chyba wszystko. Mam nadzieję. Zaczynając polerkę szyby, słuchaj, przede wszystkim wyglinkuj ją sobie. Im lepiej sobie przygotujesz, tym szybciej, tym może inaczej, łatwiej będzie Ci oczyścić pada. Nie będzie się tak zapychał tym brudem. Moim zdaniem glinkowanie to jest chyba raczej podstawa, jeżeli chodzi o polerkę szyby, żeby z tych właśnie zakamarków jak najwięcej wyciągnąć tego syfu. Pad u mnie tak naprawdę polerując, on nie był, w ogóle nie zmienił barwy. Trzymał cały czas barwę tlenku ceru. Co o czym to świadczy? Że dobrze przygotowałem sobie szybę pod taką finalną robotę. No wiadomo, jak sobie przygotujemy, tak później mamy, taki mamy lepszy efekt. W jednym miejscu powiem Ci, że nie pokazywałem tego, zrobiły mi się dwa kółeczka, dwie spiralki. Gdzieś załapał, nie pomimo, że pilnuję czystości, i tak gdzieś załapało. I w tym miejscu troszeczkę musiałem się pobawić, żeby usunąć dwie spiralki. No kurczę, niestety takie rysy naprawdę usuwa się ciężko. Dobra, bo zaczynam się powtarzać. Co do polerki szyby. Biorąc się za szybę, moim zdaniem przygotuj sobie dzionek. Spokojnie rano, i właśnie, rób to w zacienionym miejscu, i tak naprawdę temperatura im chłodniej chyba, tym lepiej. Nie będzie na ten tlenek ceru tak szybko wysychał. I właśnie, im bardziej rozgrzewasz szybę, tym więcej tlenku ceru, tlenek ceru potrzebuje wody, więc tutaj nie rozgrzewajmy na maksa. Pilnuj tego, żeby jej nie przegrzewać właśnie, żeby on nam za szybko nie wysychał, bo co chwilę będziesz musiał przerywać i nawilżać. A tu nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pracować masełkiem. Nie zawsze się to udaje. Nie zawsze idzie tak, jak chcemy. Ale wiadomo, przejazd dostosowujemy do wysychania tego tlenku ceru. I oczywiście nawilżanie również, czyli te... Z psy... Kurwa. Ojejku.